Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Dzisiaj jest 11 sierpnia, co oznacza, że obchodzimy swoją 3. rocznicę ślubu. I z tej okazji stwierdziłam, że nagram dla was vloga. Zapraszam do oglądania. I zobaczcie, jaki torcik wczoraj z Wikusią upiekłyśmy specjalnie na rocznicę ślubu moją i Daniela. Wygląda całkiem ok. Góra się popsuła z tego względu, że nakładałam taką klapkę. No ale wiecie, mam nadzieję, że przynajmniej będzie dobrze smakował. Za chwilę go ukroimy i sprawdzimy jak środek. To będzie taka próba przed urodzinami. Jeśli teraz ten tort wyszedł, to już właśnie na urodziny nie będę się stresowała, że coś pójdzie nie tak. Dobra, będziemy kroić i sprawdzimy, czy w środku jest ok. Jest całkiem wysoki, wyszedł. Zaraz zobaczymy. Pierwszy kawałek najgorszy. Wyszedł. Będziemy sprawdzać, czy dobry. Dla kogo ten? Dla tata. A z ciastkiem dla kogo? Dla ciebie, dobra. O, to ty będziesz miał duży kawałek. Dla Wiktorii. I dla mamy. I co, dobre? Dobre. Dobre danie? Bardzo dobre. Przyjechaliśmy teraz do galerii i idziemy po prezent dla Po. I. Tak, i musimy jeszcze coś kupić dla Alan, dokupić dla Alanka, bo mamy dla niego kartę. Mama sama niech mu coś wybierze. Także kupimy prezent i wracamy jeszcze na chwilę do domu, zjemy obiad. Znaczy dzieciaki zjedzą obiad i my pojedziemy gdzieś z Danielem na randkę, na obiad. So won't you let me go? Why take this ball and chain that you have put on me and throw it out the window? I think that you should let go. Wróciliśmy do domu, dzieciaczki już najedzone, za chwilę będziemy jechać. Wiktoria jeszcze tutaj maluje paznokcie, teraz piłuje akurat. Kupiła sobie taki, wiecie, zestaw do robienia pazurków. Ale piękny kolor, podoba mi się. Chcesz pokazać jeszcze pilniczki? Proszę bardzo. O tak, pokaż. No, super. Więc widzicie, rośnie mi mała panieneczka. Ja jeszcze się przebiorę, bo jak na razie jestem, tak wiecie, na luzaka, spodenki, bluzeczka. Może nałożę jakąś sukienkę. Zobaczę. No i będziemy ruszać. Dzisiaj mamy w planie jechać pierwszy raz w sumie, bo nigdy nie byliśmy. Tutaj do nas, do Kwiat Paproci, to się chyba nazywa. Podobno bardzo dobre jedzonko. Przetestujemy. Tak, dzieciaki? A wy zostaniecie u Ba? Tak. A na wieczór mamy w planie obejrzeć swoje wesele. No i troszeczkę dłużej posiedzieć. Szybko się przebrałam, jednak stwierdziłam, że nie nakładam sukienki. Wygodniej mi będzie w spodenkach. Nałożyłam spodenki z Reserved i do tego body na ramionczkach z New Yorkera i gotowe. Nic więcej nie kombinuję. Możemy wychodzić. My już jesteśmy na naszym obiadku. Obiadku rocznicowym. Daniel zamówił burgery, ja zamówiłam pizzę. Pierwszy raz tutaj jesteśmy. Mam nadzieję, że wszystko będzie smaczne. Weźmy pomóż. Daniel dodaje Instastory i sobie nie może poradzić. A co ty chcesz zrobić? No coś ci dołożyć, obrazek jakiś. No to tutaj masz. Oj, czekaj, nie. Dobra, pomogę mu i wracam. You are not the right one for me. Let go.
jedzonku weszliśmy sobie, ja oczywiście musiałam się jeszcze dopchać przez męża lodami najlepszymi. Pierwszy raz wzięłam brzoskwiniowe. Dobra, wziąłeś. I teraz jedziemy na szybko jeszcze do domku i już po dzieciaczki. Dobre jedzonko? Jedzonko dobre, nie bardzo. Pyszne. Naprawdę bardzo dobre. Dawno takiego dobrego nie jadłam. Jedziemy. Jak to zjem, to pęknę. A jak pęknę, to ty będziesz mnie niósł do domu. Ja? Po schodach, no. Chwilą na Instagramie dostałam wiadomość, że chyba zapowiada się vlog z dzisiejszego dnia, bo ta osoba, która mi to napisała, widziała nas, jak właśnie spacerowaliśmy sobie. Także tak, zapowiada się vlog. I co? Przyjeżdża Daniel i jedziemy od razu po dzieciaczki. Okej. No. Dzieciaczki już śpią, my odpaliliśmy nasze wesele. Będziemy oglądać tyle, ile damy radę. To jest taki fajny zawsze moment w ciągu całego. Fajny moment w ciągu całego dnia. Dzieciaczki jak już idą wieczorem spać, to mamy taki czas dla siebie. Ukroiłam jeszcze ciacho. I wszystkiego najlepszego mężu z okazji trzeciej rocznicy ślubu. Wzajemnie, żono. No i dobra, będziemy kończyć z tego vloga. Widzimy się niebawem. Standardowo, prawda? Już teraz będziemy więcej nagrywać. Mam nadzieję, że... Chociaż nie chcę tak mówić, bo boję się, że znowu coś nam się złego przydarzy. No, mam nadzieję, że już wyczerpaliśmy limit. Dobra, kończymy. Trying to hold on, to hold on, to hold on. Wanna take a different lane, wanna play my own game, and I don't need your hair. Dzień dobry, kochani, witam was w drugim dniu tego vloga. Dzisiaj troszeczkę mniej będę nagrywała, ale wczoraj chyba nie uzyskałam wystarczającej ilości materiału, dlatego dzisiaj po prostu przedłużamy ten film. Ja jestem na etapie, słuchajcie, malowania Wiktorii paznokci. Przyszła do mnie i poprosiła, żebym jej pomalowała. No i przecież nie mogę odmówić, ma wakacje. Czemu nie? Zobaczcie, jakie ma lakiery. Wczoraj sobie takie kupiła z... Jak ta bajka się nazywa? Jak ta bajka się nazywa, Wika? Nie wiem, wiem, że ta dziewczyna... A, Kraina Lodu, właśnie. Kraina Lodu. Także mal... I co? Malujemy? Widzicie, jaki salon kosmetyczny mamy? Ale super kolor fioletowy, ekstra. Dzięki, Wikusia. Wiktoria bardzo chce pokazać rysunek, jaki zrobiła dla Poli. Pokolorowała. A, za blisko. Tak, bo Pola miała urodziny. Taki tort, bo ona miała urodziny. Te usta to... Tak, Wiktoria się wymalowała pomadką. Pomadką. Został ci ślad. Czerwone usta. Mua! A my za chwilę się zbieramy i w sobotę mamy wesele, słuchajcie. A Wiki nie ma sukienki, bo wymyśliła sobie, że ona chce nową sukienkę, która się kręci. Dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się coś kupić, jakąś spełniającą jej oczekiwania. A później jedziemy do mojego tata na urodziny, bo kończy. Ile dziadek lat kończy? 18 kilo! 18 kilo kończy, tak? Wczoraj było 17, więc level wyżej. No i pojedziemy na urodzinki, a później jedziemy do znajomych. Bo dzieciaczki ich miały urodziny, a Daniel jest chrzestnym Alanka. Przez to, że się pocholorowaliśmy, nie mogliśmy być. Dzisiaj trzeba to nadrobić. Tak? I co? Sukienka wybrana? Nic innego za bardzo nie ma, więc chyba weźmiemy tą, tak? Tak. Ale super. Trochę się nie odzywaliśmy, ale byliśmy na cmentarzu z dzieciakami i zobaczcie, jak się teraz jeździ. Wika, a czemu ty jesteś w wózku? Bolą cię nogi? Udaję, że nie słyszę. Wiktoria ma problem, nie chce chodzić. Włożyliśmy ją do wózka, a Fifi i tak zasnął.
także nie przeszkadzają sobie. Idziemy teraz jeszcze do moich rodziców, później jedziemy do znajomych, później jeszcze wracamy na urodziny do moich rodziców i tutaj będziemy już nocować. I uwaga, uwaga, Daniel nagrał ze mną TikToka. Jakoś go namówiłam, prawda? Tak. Ja się wczoraj z wami zapomniałam pożegnać, dlatego przychodzę teraz, żegnam się z wami, bo muszę zmontować tego vloga, żeby jutro rano pojawił się na kanale i jutro od rana znowu coś dla was nagrywam. Mam nadzieję, że się cieszycie i widzimy się już. Myślę, że tego vloga z soboty dodam tak poniedziałek, wtorek. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Do zobaczenia.